Pana przywitać i podziękować za udział w naszej konferencji. Dziękuję bardzo. Z nami Pan Bartosz Kochanowski, który brał udział w panelu dyskusyjnym na temat robotyzacji. I z racji tego chciałabym zadać teraz kilka pytań dotyczących właśnie tych robotów. Jak to jest? Czy coraz więcej firm faktycznie korzysta z tego? Wspomniał Pan chwilę przed rozmową tak na backstage'u o pewnym fajnym case'ie do zastosowania, nawet chociażby w przypadku tej naszej konferencji. Tak, roboty to jest coś, co szturmem weszło do organizacji. Firmy poza tym, że mają systemy, nawet wiele systemów, potrzebują czegoś, co wprowadzi pewien dynamizm i możliwość dostosowania się procesów do zmieniających się okoliczności i ich wymagań. I tu robotyka przychodzi z pomocą. Jest to rodzaj systemów, aplikacji, które pozwalają na dowolną manipulację i wykorzystywanie wszystkim, co mamy w firmach. Czyli każdy system, czy to jest system webowy, czy desktopowy, skrzynki, pakiet Office'a, czy jakikolwiek program. Wszystko to może być w dowolny sposób wykorzystywane i tylko od nas, ludzi, zależy, jaki proces zechcemy sobie zwizualizować i go zautomatyzować. No właśnie, bo tutaj możliwości systemu i robotyzacji są duże. Właściwie mogą usprawnić każdy proces, który ma pewne analogiczne czynności powtarzające się. Tylko tak. Teraz pytanie, czy faktycznie w tym momencie, bo dużo się mówi na temat tej robotyzacji, automatyzacji procesów, optymalizacji procesów, ale czy dużo firm faktycznie jest gotowych na taką pełną automatyzację bądź te elementy robotyzacji w procesach? No to zależy oczywiście od firmy. Wiele firm jest coraz bardziej świadomych i chociażby takim przykładem jest ta konferencja, która tą wiedzę i krzewi pokazuje, jak w sposób praktyczny te roboty do organizacji wdrażać. A case'ów jest tak naprawdę ilość nieskończona. Oczywiście nie mówimy tu o jakimś mitycznym robocie, tylko o pewnym oprogramowaniu, które potrafi zasymulować pracę ludzką. Oczywiście pod pewnymi warunkami. Musi to być czynność masowa, czyli relatywnie duża. Musi bazować na regułach. Musi być też powtarzalna i dane, na których operujemy, najlepiej, żeby były ustrukturyzowane. Prosty przykład, wszelkie czynności w dziedzinie finansów, kontrolingu, kadr, sprzedaży, marketingu, jeżeli spojrzymy na nie atomowo, liczba takich pojedynczych czynności, procesików, zadań jest przeogromna. Także daje to ogromne pole do manewru i ogromne pole do korzyści. Tu nie chodzi oczywiście o to, żeby kogokolwiek z pracy zwalniać, tylko dać mu pomocnika, cyfrowego pomocnika, który odciąży go z tych właśnie bardzo żmudnych i manualnych czynności. No właśnie, bo to właściwie jest największa obawa pracowników, kiedy słychać gdzieś już hasło robotyzacji i automatyzacji, że pewnie będą jakieś zwolnienia. I tutaj mam pewne pytanie, które jest związane z moją lekką obawą co do tego, jak będzie wyglądał świat w perspektywie kilkudziesięciu, myślę, nie przesadzę, lat, gdzie faktycznie robotyzacja wejdzie już na taki poziom, że faktycznie, czy mam się czego obawiać, czy faktycznie robotyzacja wyprze człowieka, czy ten człowiek jednak w tej strukturze będzie tylko jednak trochę wyżej, jako osoba kontrolująca to wszystko. Jakie Pan ma spostrzeżenie? No trudno mi prorokować, co będzie za kilkadziesiąt lat, ale patrząc na to, jak pracowaliśmy w biurach lat temu, 5, 10, 15, jak pracujemy dzisiaj, dosyć łatwo sobie wyobrazić, jakiego typu narzędzia będą nam pomocne. Wyobraźmy sobie sytuację, w której dzisiaj nie mamy w biurze internetu. To też jest jakaś forma automatyzacji przekazywania informacji. Jeżeli nie mamy w biurze systemów, które pozwalają na dość szybkie przekazywanie informacji pomiędzy departamentami. Co bez e-maila? Będziemy wysyłać gołębie pocztowe? No raczej chyba nie. Także to, co dzisiaj nazywamy robotem, za kilka lat stanie się, podejrzewam, pewnym standardem i nieodłączną częścią pracy i warsztatu pracy pracowników w przyszłości. Myślę, że nawet dla mnie i dla osób z mojego pokolenia ten e-mail, ta droga komunikacji teraz jest taka naturalna. Dla pewnie moich dziadków to już by był robot, robotyzacja. To by było coś faktycznie automatyzującego. Dla nas to jest teraz coś normalnego. Faktycznie, być może za kilkadziesiąt lat to będzie tak samo naturalne. Natomiast mam jeszcze jedno pytanie, bo sama ściśle jestem związana z logistyką, w szczególności logistyką magazynową. I zastanawiam się właśnie, czy Państwo realizujecie wdrożenia i właśnie takie procesy automatyzujące procesy magazynowe, logistyki magazynowej, czy to procesów zakupowych, czy rozmieszczenia towarów optymalnie na magazynie.
Jak tutaj w tej kwestii? No, logistyka jest jednym z wiodących obszarów do automatyzacji. Oczywiście to, o czym słyszymy, to głównie roboty magazynowe, pracujące na przykład przy wyłączonym świetle. Robot tego światła nie potrzebuje, a całe przemieszczenia towarowe się mogą bez problemu odbywać. Zasada jest prosta. Jeżeli my jako człowiek jesteśmy w stanie ten proces wykonać, nawet z systemem danym logistycznym, to samo wykona za nas automat. Więc tutaj możliwości są naprawdę nieskończone. Ja w takim razie bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Za rozwinięcie tematu robotyzacji. Wpierw na konferencji, na panelu dyskusyjnym, teraz na naszym spotkaniu, na krótkiej rozmowie. Bardzo dziękuję za uczestnictwo i za tą krótką rozmowę. Dziękuję również, dziękuję bardzo za zaproszenie i powodzenia w robotyzacji, bo też Państwo jako firma taką technologię w portfelu mają. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.